deklarująca najsłabsze czasy, a mimo to zawodniczki płyną bardzo szybko, więc są to zawodniczki, które zadeklarowały najsłabsze czasy w dzisiejszych zawodach. Stylem dowolnym dopłynęły do manekina, wyróżają się przed strefą 5 metrów. I właśnie takich zawodników potrzebujemy na naszych plażach. Trzecim z najlepszym zadeklarowanym czasem Malczewska Dagmaras jest w momencie wskazania. Trzeci jest to faworytka, ona pierwsza zanurkowała po manekina. Również po raz pierwszy w historii wokół słupskiego tego typu zawody odbywają się na naszym terenie. Startuje 17 drużyn z całej Polski. Rozgrywanych jest 5 konkurencji. Przyjechali najsilniejsi zawodnicy, najlepsi ratownicy, którzy w sezonie letnim między innymi też strzegą naszych tutaj polskich kąpielisk i nie tylko. Zawody są bardzo wymagające fizycznie, dlatego samo przygotowanie do nich trwa dosyć długi okres czasu. Pierwsza runda, tak już powiedziałem, odbywa się w Słupsku, kolejne w poszczególnych miastach. Siódma runda to jest połączenie razem od razu z Mistrzostwami Polski. Najprawdopodobniej odbędzie się na Śląsku w Tychach. Startuje tutaj jako najstarszy zawodnik Masters. Traktuję to jako przygotowanie do Mistrzostw Świata w Egipcie, w Aleksandrii. Ponieważ rozpoczynamy sezon Grand Prix Polski właśnie w Słupsku, muszę trenować, przygotowywać się do tego. Przyjeżdżam młodzieży, dużo odmładzam się, lepiej się czuję, samopoczucie lepsze. No i w każdym razie trzeba formę przygotowywać.